roboczy dzień kopalni Piast w Tychach Bieruniu Nowym. Górnicy jednej z trzech zmian wydobywczych gotowi do zjazdu w dół. Przed nimi w nocy ekipy konserwacyjne sprawdziły urządzenia i dokonały bieżących napraw. Teoretycznie wszystko jest w porządku, co powinien potwierdzić czuwający nad całością dyspozytor. Zjazd na zmianie pierwszej w dniu dzisiejszym. Tak, dzisiaj. 100%. Ile to jest ludzi? To jest 1545 załogi. Dzisiejszy urobek powinien przekroczyć 16 tysięcy ton węgla przeznaczonego dla rolników i dwóch elektrowni. Mogłoby go i powinno być znacznie więcej, ale powszechne wołanie o węgiel nie oznacza wcale, że górnikom wszyscy idą na rękę. Brak ludzi, kiepska organizacja pracy w całym górnictwie, biurokracja, rabunkowa eksploatacja złóż, tysiące innych problemów. I oto wynik. Zaledwie 20 na 66 polskich kopalń wykonuje plany. Nonsensy cenowe robią swoje. Kto to widział? Tona węgla równa w cenie półlitrowej butelce spirytusu. Na zachodzie ten samochód wart jest tyle, co jeden wagon węgla. W Polsce za Fiata trzeba by dać takich wagonów kilkanaście. A jak można waszym zdaniem zwiększyć wydobycie? Prywatne zdanie moje, organizacja pracy. Bardzo dużo ma do życzenia. Na każdym przodku, na każdym oddziale. Części zamienne, organizacja pracy to jest jedna z podstawowych rzeczy. Bo ja jako komunista to wiem, prawda, gdyż czasu się poświęca na wszelkie postoje. No i trochę dodać jedzenia, bo naprawdę jest słabo i jest ciężko. Ciekawy jestem, jak się by ten czuł, co to wymyślił, tak zmniejszenie kartek, niech on przyjdzie do przodka i taki linczykapę doniesie 100 czy 200 metrów na grzbiecie. Zobaczymy, jak on to będzie wyczuł po miesiącu pracy tylko. Każdy system, kiedyś była 4 brygadówka, było, nie? I ile było strat? Przecież nie było zmiany remontowej, maszyny się zajeżdżało, bo się wszystko z nich wyciskało do reszty. A można powiedzieć teraz, no przykład kopalni Piast, nie? Fedowali to przed tym normalnie, w 5 dniach wydobywają fedruju. No wydobycie jest na normie. Trochę lepszej organizacji. I ma być 10 inżynierów, 10 urzędników i koniec. A reszta ma produkować mięso, obuwie, chleb i wtedy odejdziemy do dobrobytu. A niech to dowidzia 1,5 miliona ludzi w biura wszędzie trzymać w całej Polsce. Bez korzyści, bez produktów, nie. Utajone, ukryte, bezrobocie. Nam nie potrzeba zmieniać systemów do wydobycia. Nam wystarczy tylko troszeczkę na dół techniki. Troszeczkę techniki. Całe lata opowiadano o postępującej mechanizacji i szacunku dla górniczego trudu, a maszyn ciągle jest mało, zaś części do nich jak na lekarstwo. Nie starcza odzieży ochronnej, gumowych butów, rękawic. Może wreszcie teraz ostatnie decyzje sztabu antykryzysowego rzeczywiście pomogą kopalnianym załogom. Opowiada się, ile to górnik zarabia. Z pomocą sierotki wylosowaliśmy 6 zatrudnionych na dole i sprawdziliśmy ich lipcowe zarobki. Rozpiętość od 9 do 17 tysięcy złotych. Nie są to kokosy za tak ciężką pracę. Sobota. Niewielki ruch na portierni Piasta. Jak tam u was na sobotę? Ile zjechało? Dzisiaj. 344. No ile to jest procent? A to około w stosunku do dnia wczorajszego zmiany pierwszej to gdzieś 22%. Aha, tak mało. Dobrowolne fedrowanie nie wszystkim się podoba, a jednak co piąty górnik przyszedł do pracy. Dlaczego? No, jakaś konieczność. Zależy na tym, żeby było dobrze, żeby po prostu kraj tego węgla otrzymał jak najwięcej, no i wiadomo, na eksport. Staramy się jak możemy, no i w miarę możliwości przychodzimy do tej pracy. No, po prostu uważamy to za nas obowiązek. Uważam, że każdy pracownik, który jest zatrudniony na ścianie, po prostu na węglu, żeby w tą sobotę, która przypada na zmianę pierwszą, żeby jednak przyszedł, dlatego że jeżeli już tak dalece jest, że po prostu potrzeba tego węgla, no to trzeba się na to zdecydować. I jeżeli będzie organizacja w porządku na dole, to węgla będzie dosyć w ciągu tych 5 dni. Nie trzeba nam sobot, niedziel. Tylko co się dzieje na dole? Bajzle są na dole. Nie jest przygotowany oddział do wydobycia. Chodniki zasypane w cholerę jasno węglem. Co my robimy? Składowisko węgla na dole? Polska węglem stoi, ale wciąż maleje wydobycie. Zamiera eksport, o czym najlepiej świadczy pusty port północny. Sytuacja w górnictwie jest tylko wycinkiem ogólnej dezorganizacji naszej gospodarki. Thank you.
Wiadomość pochodząca od gdyńskiej Solidarności była bulwersująca. W porcie leży wielki transport odżywek. Zamiast dać dzieciom, władze przeznaczyły je dla więźniów. No i skandal gotowy. Sprawdziliśmy. 1000 ton odżywek dostarczonych przez Czerwony Krzyż RFN-u zakwestionował profesor Maksym Nikonorow, badający przesyłkę na zlecenie Państwowego Zakładu Higieny. Stwierdził on obecność w odżywce szkodliwych dla dzieci hormonów estrogennych i na podstawie tej ekspertyzy część transportu skierowano do więzień. Dodatkowe, specjalistyczne badania nie potwierdziły orzeczenia profesora. Odżywka wraca więc do magazynów PCK, gdzie poczeka na ostateczną ocenę ministra zdrowia RFN-u. Tyle z sensacji, a morał? Nie opierajmy się na orzeczeniach jednego eksperta, a zarzuty adresujmy z większą precyzją. Stanisławowi Żarynowi, nieżyjącemu od 17 lat warszawianinowi, konserwatorowi zabytków stolicy, poświęciło specjalną wystawę Warszawskie Muzeum Historyczne. Mnóstwo dokumentów, fotografii i rysunków obrazujących twórczość tego wybitnego architekta zgromadzono w kamienicy, w której kiedyś projektował wnętrze. Jego wielką pasją była odbudowa Starego Miasta. Spędzał tu całe dnie, rysując fasady kamieniczek, komponując detale architektoniczne i robiąc projekty rekonstrukcji. Uroda Starówki wiele zawdzięcza jego talentowi, wiedzy i pewnej ręce. Ceniony architekt, konserwator, naukowiec i także pedagog mawiał o sobie, że musi być czynny na wszystkich polach swego życia. I takim właśnie czynnym i wszechstronnym człowiekiem zapamiętali go warszawiacy. Wały Jagiellońskie i jakże aktualna piosenka. Urzędnik z urzędu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko niskiej płacy. I cała sala protestuje. La, 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 przeciwko niskiej płacy. A pewien kelner z Krystalu nie wydał reszty ze stówki. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciw spadkowi złotówki. La, 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 przeciw spadkowi złotówki. Na pysk. A pewien złodziej włamywacz nic nie ukradł w pedecie. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciw powszechnej tandecie. I wszyscy razem. La, 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 przeciw powszechnej tandecie. A pewien piłkarz ligowy przyłożył w ryja sędziemu. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko Homejniemu. La, 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 przeciwko Homejniemu. No nie lubiał staruszka, no, bo niech jeden. Zaś pewien piekarz biały gwoździe zapiekał w kajzerkach. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko rządom Gierka. I cała sala, la, 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 przeciwko rządom Gierka. Oj, nie lubiał staruszka, bo niech jeden. A pewna pani spod baru przestała się lekko prowadzić i wcale nie w ramach Solidarności, ino z powodu starości. La, 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 ino z powodu starości. No nie lubiali staruszki, no.